Hey, kid. What's up, kid? Idealnie się zgrało. On mnie woła, ja jego. Wszystko pasuje. Dobra, czyli to mam pełne. Czekaj, nie mam pełnego, za to to party z jakiegoś przeklętego powodu. To się da bardzo łatwo naprawić, I guess. No zomitej tak bardzo nie pasuje, Jezu. Raczej muszę każdy przejrzeć, żeby nie było nowe, najgorzej. Kiedy człowiek chce tylko, żeby mu nie podświetlało, a tutaj nagle, o, trzeba wszystko aktywować, najgorzej. Ale przeklikam, żeby nie jeden wywały powiadomienia. To jest wracanie. Tak, teraz zdecydowałem, że Fujiwara i Skins są znacznie starsi niż myślałem, że są. Jeden ma 50, drugi 55 lat. Jesus. Myślałem, że są bardziej gdzieś, nie wiem, bliżej 30, 40. Nie wyglądają to na pewno. No, do porównania nasi ludzie z góry, że tak powiemy, są nastolatkami doskonale. Jada, Mateja, Szejsza, Jonathan, Walter, Godslayer. Kurde. W jakiejś jeszcze grze pamiętam, że mówili do gracza per Godslayer, tylko nie pamiętam teraz w której. Chyba w pole. To musiało być pole. Marcin by mnie zabił, gdybym sobie nie przypomniał. A z drugiej strony, Marcin rzadko chyba wpada na SMT, więc nie musi o tym wiedzieć. Tutaj mamy parę liścików. Nie będę ich przeklikiwał. Jaki mamy plan na dzisiaj? Planem na dzisiaj na pewno będzie zebranie tych nieszczęsnych części do radaru. A żeby je zebrać, musimy dowiedzieć się więcej w laboratorium w Kasumika Seki. A co jeszcze bym chciał zrobić, to pójść się wyleczyć, bo z tego czy innego powodu nie mam pewnego HP. Czas to naprawić. Kasę akurat mam na tyle dużo, że mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli Dagda twierdzi, że dostatę czasu, to powinni nas leczyć do pełna na naszym party. Wtedy moglibyśmy pogadać na temat tego, że dostatę czasu. Dobra, czy ja do Kasumi Gaseki mam... Wydaje mi się, że mogę mieć terminal, ale nie jestem pewien teraz. Nie, nie mam. Jak się tam wychodziło? To będzie lepsze pytanie. Czy ja mogę tędy przejść? Wygląda to, że powinienem móc. Południowe wyjście. Tak, wszystko ma dość niski poziom, więc nie wiem, czy chcę z tym walczyć. Znaczy...
No i teraz jak o tym myślę, to mogę, jeżeli czegoś nie mam, to mogę wtedy próbować to rzeczywiście egzekwować na tej zasadzie. A tak to raczej po prostu będę to zabijał, ewidentnie. Ale już pięknie się zaczyna dzisiejszy dzień. Absolutnie okropnie. No i przynajmniej nie będzie na tyle źle, że zaczął dzień od dosłownej przegranej. W to nie uwierzę. Jestem w stanie uwierzyć w wiele złych rzeczy, ale nie w to. No do czego raczej nie zabiję, bo śmirki. Mam nadzieję, że nie ma czegoś głupiego. O, gdy zauważyłem, że Paladin ma strasznie dużo HP-ków. Cześć sobie, cześć Piasku, witam. Mam nadzieję swoją drogą, że nikt nie przyszedł dzisiaj o 17 z przyzwyczajenia i nie zrobił czegoś na zasadzie, a nie ma Steama, to wychodzę. Mam taką nadzieję, tak powiem. Bo przecież do tej pory Steam było o 17, ale ten... Od tego tygodnia wszystkie będą o tej samej godzinie 18. Znaczy wiadomo, sobotni z tego czy innego powodu nie będzie o 17, ale tego nie liczę. Okej, Frosty mam. No to. Nie, będę. W miarę możliwości będę się starał przelać, jeżeli z tego czy innego powodu sim miałby się odbyć w innej godzinie zazwyczaj. Niedzielny. Jaki niedzielny? Sobotni? Ale tak. Sim w soboty na niedzielę planowo się odbywa. Dlatego też z oczywistych powodów u mnie Steama sobotniego nie ma. Bo ustaliliśmy z Civiciem tak, że streamuje jedna osoba, a nie obie. Co wydaje mi się, że ma sens. Czyli chyba będę musiał się jednak przenieść. No albo przejść po prostu. Wedle się przejdę. Najwyżej tak mi się spodziewa na obydwie, ale... Chyba jakiś posłów Moody mam. Chyba wszedł poison, doskonale. I teraz się już niego mogę leczyć. Jap, nawet się trzyma z posłów Moody. Zna się czemu jest zmagana akcja, żeby przejść przez taki most, w sumie. Co nimi kierowało do takiego, nie innego rozwiązania. Swoją drogą tego weekendowego streama się bardzo boję, biorąc pod uwagę część gier, która tam jest. Jakby Mega Manów 1.6, choćby z tego powodu, że niedawno ogarniałem na streamach Legacy Collection 1. Nie boję się aż tak bardzo. Boję się za to w cholerę Mega Manów od 7 zwyż. Zwłaszcza Mega Man Bass. Tak. Czemu? Ademon ludzie są lustrzanymi odciami. Póki ludzie istnieją, to nie możemy od siebie uciekać. Czy przyjmiesz moją klątwę? Okej. Będziesz się bawić w dalsze ewolucje linii aniołów? I mean, chyba tak. To było proste. Chyba, że masz na myśli dalsze... Bo w sumie nie pamiętam w tej chwili, znaczy nie pamiętam. Nie wiem, to chyba lepsze określenie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ewoluowanie... Yeah.
Na przykład, jak on miał ostatniego anioła w jakiejś serafy, w ten deseń. Jak to działa? O Boże, Gan, nie działa tak dobrze, jakbym chciał. To było głupie. Mazio, au, to boli. Bo jeżeli rzeczywiście da się ewoluować, dajmy na to, o Jezu, 2 HP. Au. Oj, tam wszedł niedobrze. Fajn. Bo jeżeli da się ewoluować na przykład, co tam zaleczeń na końcu, tron chyba jest zaleczeń na końcu. Jeżeli da się ewoluować trona w dalej w coś, to nie jestem pewien, czy będę się w to bawił, ale tak to... To jest ta jedna rzecz, której zawsze trochę nie lubiłem w SMT, że nie da się za bardzo utrzymywać tej samej drużyny w trakcie gry, że trzeba cały czas fuzjować. I no w pewnym sensie jest to rozwiązanie tego problemu, tak, że możemy właśnie za pomocą ich ewolucji trzymać tego samego demona. Czy ja mogę go przekonać, żeby do mnie dołączył? Jasne. Proszę. Wow. Dostałem moje bany. Ojebał mnie na hapeki. Bo to nie jest herup. Właśnie to, czy jest herup, czy nie ma herup, bo mam wrażenie, że jest zależny od gry, bo w części gier jest, w części gier go nie ma. W piątce? Chyba nie było herubów teraz, jak o tym myślę. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nie no, no on jako ostatni, nie kojarzy przynajmniej Heruba tak z głowy. Nawarma 32. Pamiętaj, gdyby dało się zdecydować, czego Nawarma używać, tak że zawsze ma użyć czegoś konkretnie, to może bym go bardziej używał niż Asahi? A tak to jednak ta media potrafi za dużo pomóc, żeby przejść na Nawara. Dobra, tutaj się schodziło, czy tą drugą windą? Nie to, czyli chyba tą drugą. Hello? Nie tą windą? Też nie tą windą. Tędy w takim razie? Mamy zadanie do wykonania? One of the hunters who received this request? You should have said something. Stary, nie miałem takiej możliwości. Take this key card. Can't get down to the fourth level without it. Good luck. Okej, czyli dostaliśmy klucz do windy i możemy... Zdaje, czy możemy każdą windą zjechać? Pewnie tak, ale najpierw jedną. Pomijając już to, że schodzimy do pierwszego piętra najwyraźniej. Hello. Od niedawna łowcy mają tutaj swoją główną siedzibę. Counter Demon Force. To brzmi jakoś bardzo znajomo. Do góry? Boże. Jak to było rzeczy, których nie chciałem wiedzieć za 500? Powiem więcej, to pewnie trzeba jakoś wykorzystać. Więc korzystam i zejdę. Nie szkodzi, nie to szkodzi. Mogę najwyraźniej. Domyślam się, że nie tutaj trzeba Nawara wykorzystać, tylko pewnie gdzieś w tej, którejś z tych drugich wind, ale... Też kogoś nie też szkodzi spróbować. Szenka?
Okej, ewidentnie nie jest to tutaj. No i może jeszcze znajdziemy gdzieś tam na górze. A na razie pójdźmy tam, gdzie nas quest prowadzi. A bo w ogóle w tę stronę jeszcze można iść. Przysięgam, że i tutaj będzie coś do otwarcia nawarem. To będę niepocieszony. A dopóki nie mam części, nie mogę tędy przejść. Ma to sens, jeżeli to strażnik czegoś broni. Okej. Okej. Jestem odrobinę słony. Tak, tylko odrobinkę. Bo nie byłem daleko. Sobie powiem więcej, nie jestem też absolutnie zdziwiony, ale... I guess this is Professor Matsuda's lab? What a mess. O, to jest to typowe laboratorium Hackermana. The Ashurikai sent this quest, yeah? Yep. Says right there in the description. I don't get it. Why would the Ashurikai request something from the association? Reckon they're desperate. Bo mamy teraz wspólnych wrogów, może to dlatego? Well, you know how their leader Tayama went missing, right? Ever since he vanished, the Ashurikai's been losing pull. Ubiera anioła, a tego zwykłego anioła. Okej. Ale raczej wtedy już bym się wstrzymał, zwłaszcza, że 12 poziomów przy tych mechanikach to jednak dość trudna rzecz. And if that weren't enough, word is Lucifer's pulling their strings now. Guess they've fallen pretty far without Tayama. I mean, they were the top dogs before. A potem przyszedł Flynn. I don't see anyone building the Ashurikai back up to its former glory. Huh. Looks like the professor's done with his prep work. Hey folks, I'm Matsuda. How you do? Why don't I let the big man upstairs talk first? This monitor is connected to the command room on the second floor, and presto, we have Fujiwara. Dr. Matsuda, is everything prepared? Chyba mówcie mi o tym nadarze naszejsze. Sure, ready as it'll ever be. Well, let's get started then. Hunters, I'm sure I don't have to tell you the situation we're in. It's time to deal with Shesha. Nie, co ty gadasz? You've been divided into teams for this mission. Each team will be collecting parts from all over Tokyo. Pomijając tą część, w której nie jesteśmy w stanie zadawać sensownych obrażeń Shesha. Dr. Matsuda, can you give them a brief on their mission? Oh, sure, sure. So, yeah, you'll be getting me some parts. And then I'll take those parts and whip up something that can track Shesha. I'm sure you can imagine there's a lot goes into tracking giant demon snakes. Nah, co ty gadasz? You get me those parts and I'll build it, just like that. As for who's going where for what, I'll let the man on the tube tell you that. We'll be assigning each of you an area. Once this transmission ends, you'll receive all the information you need about your assigned areas. I'm sure some of you have already noticed that the Ashurikai will be in. Może poleję go wodą. Wydaje mi się, że to nie rozwiązuje naszych problemów, ale chyba, że jego ognie sierciste go leczą. Once you find your part, just deliver it to the Hunter Association. I'm sure you're all clever enough to have realized this whole thing's hush hush. You know, with the secret meeting. But once you get up, there's no way to guarantee you won't draw suspicion. The divine powers are sure to try something, so be careful. Gotta be the message with our mission. Sensor ze śmieci w Sky Towerze. O, 25 tysięcy płacą. Bogato. Guess we're going back to Sky Tower. Sounds like you all got your details. Tokyo's counting on you, me included. A przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść, to jest pozytyw. W pierwszej kolejności chcę zobaczyć, co jest w tych pozostałych windach. Sky Tower, czy to nie jest ta winda? Ta winda, dokładnie tak, ta wieża, w której była meduza. Medupa. I nie, chyba nie chcemy się tutaj wracać z nawarem. A pozostałe windy sprawdzę.
Team Beefles. Wciąż nie mogę tu Kurwa, myślałem, że będę mógł ten zjeżdżać. Goddammit. Czemu mi to robicie? Uje. Ja przynajmniej wiem, że nie mogę. Oh boy! Czas przygotować licznik! Au. Nie będę kłamał, to bolało bardziej niż powinno. Nie będę kłamał, że też przy okazji odpauzowałem save streama. Czemu to zrobię? Nie mam zielonego pojęcia i proszę nie pytać. Rapid Needle czy Heatwave? Rapid Needle. Na 47, czy jeszcze dwa poziomy, nie tak dużo. No są i w sumie ma całkiem przydatne support skille teraz, jak o tym myślę. Bo sporo z nich może jakieś statusy nałożyć, jeżeli akurat wejdą. Jolo. Jolo. Okej. Podwdzięczę się. Byłoby im bardzo przykro. Chcesz dużo pieniędzy? Jasne. Łatwo. Leci na kasę, wydało się. No ja sumując mam wrażenie, że się trochę proszę. Z tymi HP-kami. Ale tylko trochę. Sup? Kukacza? Nie, nie machamy jedu. Nic więcej nie przekazuję. Przy okazji mogę go wyrzucić z party już. I chyba skoro się wyleczy najpierw. Zanim cokolwiek. Nie no, śmiało! Mój czat jest czatem, na którym można powiedzieć bardzo dużo rzeczy. Tak długo jak są zgodne z regulaminem Twitcha. Bo też są rzeczy, za które ja bym nie chciał pewnie banować ludzi, jak napiszą, ale... Nie chcę jednocześnie, że mój stomyk spadnie. Wow, to było seksistowskie. Jakby wiem, że to jest utarty pogląd, ale jednocześnie... Well, jest. Seksistowskie. Podoba mi się, że mam 33 poziom i 143 magii. Being back here makes me think about Flynn and Isabel when they rescued us. We have to save Flynn. Humans, state your purpose. Przyszliśmy pozbierać śmieci. I bynajmniej nie mam na myśli was. Time to put this alliance between humans, angels and demons to the test. I'm sure we can just explain the situation to them. Kopium. What the heck, Nanashi? Slow your roll.
wyłączę zaraz tą grę, przysięgam. Hej, słuchajcie, ale lubię mieć wybór w grę. The angels want to slay Shaysha too, right? Jakby nawet jeżeli anioły by mi po prostu powiedziały, że ej, słuchaj, spokojnie, mamy sojusz, to bym to przyjął znacznie bardziej niż jak jest taka Asahi i ci mówi nie? So could you just let us in? Nie. We've heard no word of this endeavor. But we need to get inside. Your needs are irrelevant to us. A, czyli zostawiamy Shaysha, żeby wszystkich zabiła, okej. Those without permission are not allowed. It would seem this may require a daring stratagem. What will you do? Angels, am I right? Can't talk sense to them. Hmm. O nie. Chyba wiem, kto to. Name's Abe. I'm in charge of the Ashurakai now. Hey, come on, kid. Tell me who you are. Dzieciak o najlepszym imieniu na świecie. Oh, I'm Hallelujah. It's a pleasure. Wyobraźcie sobie mieć na imię Alleluja. Wyobraźcie sobie. Yeah. Where's my pleasure? He's pretty cute, you know. I could teach him a thing or two. Nieironicznie. Kto wpadł na taki pomysł? Wait for his balls to drop before you start hitting on him. Oof. Oh, he's angry. Too bad. Nie, samego Sprite'a nie wygląda jak dzieciak. I haven't exactly housebroken them yet. The Ashurakai's here in Tokyo to lead both the humans and the demons. But with these dopes, I'm better off just getting you hunters to do what I want. It's the least you can do. Since my little deal with Lucifer is what's keeping the underground safe. Okay, czy jedna i druga strona wciąż traktuje nas jak śmieci, doskonale. Tokyo will be running smooth. I'll deal with the divine powers and Merkaba and the Ring of Gaia. Ambitne. I'll deal with just about anyone who gets in my way. Anyway, let's get along, yeah. I'll deal with the sparkly pricks. Hallelujah, keep the kids company. So, this is new. Literalny dzieciak. Well, I'm Asahi. Tak jak my. This is Nanashi. I'm Nozomi. Pleasure. Yeah, sure. Nice. Chłopak wielu słów. Okay. So, how do you wind up with the Ashurakai? Didn't have much of a choice, you know. Mom's dead and they just kinda took me in. Can't leave now. What about that Abe guy? Same deal? Him? Nah, he's in a class all his own. Once Tayama disappeared, Abe just showed up out of nowhere to set things straight. Przypadek? He's the reason the Ashurakai are even still around. A co jeżeli on to wszystko planował? Wow, that's impressive. Yeah, so I give him a hand when I can. Which isn't very often. How old are you, Hallelujah? I'm 15. Same here. Nanashi too. Uwielbiam, kiedy protagoniści to dosłowne dzieci. Another child. I'm stunned anyone could manage to breed down here. Excuse me? Holy hell. What is that? Well, this is a growing list. You can see me? That's a ghost. All right, that's new. New? Is that all you can muster upon seeing my striking visage, impertinent buffoon? Niech ktoś go zabierze, proszę. Błagam. It matters not. At least people are finally able to notice me. Perhaps more good will come from sticking around this lot. Nie ma żadnego sympa, jak to będzie notisował nawar, przykro mi. So, what do hunters do? Jesteśmy chłopcami na posyłki, a co? Fight demons, protect people, gather food, little bit of everything, really. Lately, most of our work involves helping Flynn. Flynn. What's up? Nah, it's just, you know,
Flynn and the Ashurikai don't exactly mix. Nie, co ty gadasz, że ktoś wam rozwalił całkiem organizację i go nie lubicie? As far as I'm concerned, doesn't really matter what happens to him, but the boss has been fixated on him for some reason. All right. We can go through now. Bro, you really talked him into it? Of course. Who the hell do you think I am? A, udało mu się przekonać anioły. To jest szacun. Anyway. Niestety jest to dungeon. To nie jest tak, że po prostu sobie casual wejdziemy, zbierzemy co trzeba i wejdziemy. A posągi jak były, tak i są. Sky Tower. What is this? Ultra kill? What is this weird ass place? Those statues are creepy and too realistic. Zacząłbym się martwić, gdyby nie były realistyczne. Yeah. There's a reason for that. The people. There used to be a demon who whipped these numbers up. Talk about a demon with bad taste. The goods should be in the excavation workers' quarters up above. Odchodzi do dawania tego as na końcu wyrazów. Nie wiem, ale to bardzo do dupy zwyczaj. A. Jeżeli zapytasz się mnie, jaki jest ten sens, to... Oh my. To będzie zabawne. Przez te tłumaczenia czasami zapominasz, że to jest japońska gra. I mean, czemu mam wrażenie, że mam udo się skończę? Okej, nie jest też ta już, no? Oh baby. Kurwa! I can't, man. Fine. Let's go. Jebany ho. Cześć Lagos. Cześć Lagos. O kurwa. This gonna be good. This gonna be good. To będzie z każdą chwilą coraz lepsze, przysięgam. O Boże, to jeszcze nie weszło tak jak chciałem. Nie podoba mi się ta walka. Bardzo mi się ona nie podoba. Szkoda, że mnie nie wyleczy. O Boże, oni się leczą. Au. To fizyczne ataki trochę bolą. Not gonna lie. Dobra, dwóch się pozbyłem, to jest duży pozytyw. Nice. Agile mało? Nie, za mało. A jak ty zaraz będzie miał używane w sposób młody Jezu. To niesamowite. Moje demony w stoku się pochodowały, na szczęście jeszcze nie zdążyły.
Dzięki też Bogu, że po Sumudi jednocześnie leczy oba statusy. Hello. Ale fajny dogo. Pedy, Jack. Uwu. Ale dogo. Chodźmy wziąć dogo. Dogo, nie uciekaj. O. Dogo mi uciek. Smutek. Chciałem dogo. Ale ja chciałem tylko, żeby on ze mną został, no. Sadek. No nic. Nie ma dogo, to nie ma dogo. Czy SMT 4 Apocalypse ma cap na nowy challenge quest? Ha. Rychło w porę. A, okej, okay, jeszcze lepiej. El Mao. El Mao. O, ma ziąga. Nice. Czy ja chcę Mazjongę sobie przenieść? Chyba nie. Dobra, to oznacza, że mogę wywalić go z party i wrzucić w Beaver, I guess. Do następnej hordy, która będzie chciała mnie zabić, I guess. O Jezu. Pukasie. Mam déjà vu, wiecie? Czy wiecie, że mam w tej chwili okropny déjà vu? Sylwia już widzi, z czym walczę i poszła ze dwu. Rozsądne. Razem przynajmniej nie atakują piersi. Więcej holdy na nasi utrzyma. Czy jak tam ten mem szedł? Okej, okay, no. O Jezu, ile expa. Holy fuck. Sedy chce się zmienić. O. Zapomniałem, że ona się może zmienić w ogóle. A mogę sobie to otworzyć. To się bardzo źle kończy, patrząc na to, że mam demona obok siebie. Bym zapomniał, cześć Oxider, coś ważnego cię minęło, jeden game over. Poszliśmy dowiedzieć się, jakie jest teraz nasze zadanie tak naprawdę. Mam jeszcze jeden slot otwarty. A tak poza tym to nic specjalnego. Cześć Inferno. Aha. Jakie zdanie? Musimy teraz zebrać części na radar, które połączą nam lokalizować szejszą. Podejdę. Aha. Rozumiem. Au. Czyli z to bawimy się niemiło, rozumiem. Okej. Okay. Łatwo? No, są takie demony, z którymi nie da się sensownie porozumieć i Inferno ewidentnie jest jednym z nich.
Bardzo często też takie demony są po prostu bardzo mało responsywne i agresywne. Ale udało się tego dołączyć, więc jest okej. Okay. Nice. Wind breath, nice. Zaraz czegoś? Raczej nie. Aż co chcę przekazać, też raczej nie. Też nie wierzę, że mi się to udało. Uwierz mi. Chcę zrobić zapis. Będę chyba robił zapis po każdej walce, biorąc pod uwagę, co mnie spotkało. Znaczy inaczej, po każdej walce, w której coś mi się sensownego udało, tutaj udało mi się wyrekrutować cholerstwo, więc to już było dużo. A propos. Nie mam jako tako tych... Nie mam już slotów na rekrutację. Więc równie dobrze mogę po prostu z nimi walczyć. Ma dużo HP to. Weźmy Agistone, nam rzućmy. Nice. Szybko podzielamy tej kwadru w sumie. Shibabu. Power powoli chce ewoluować. Cieszę się. Albo chujemy sobie skrócik. I możemy spróbować iść tam, gdzie trzeba, czyli na górę. Tym razem już wiem, że nie mogę nic rekrutować, bo nie ma slotów. Niestety. Więc muszę zabijać najlepszego pomożenina. Yep, nawet wspominali o tym, że tutaj Meduza była. I zresztą posągi po Meduzie cały czas stoją. Nice, wyelitowani. Nie mam też slotów, a co? A na drugie, bo innego wyboru nie mamy. Co tam pijesz? To samo co zawsze. Czyli napój, za który Sevik by mnie hejcił. Tak zwana cola zero cukru. A teraz to już zapomniałem. Jeszcze im powiem, że przyszedłeś o 17 i zobaczyłeś, że nie ma Steam'a i stwierdzili, że dzisiaj nie ma. To już w ogóle byłoby idealnie. Oh wow. I've never seen Tokyo from this high up before. Should I take a picture? I should probably take a picture. All right, quick gawking. Ready to kick some ass. Czy na tej hej, tam widzisz? Przykro mi, że to sobie robisz. O, Rok? Dobrze pamiętam? Jestem pogromcą bogów, to dlatego. Nie podałem się party kremem obecnie, bo jest trochę średnio dostosowany do walki. Rok. Boję się trochę. Na pewno to działa. Ale ma. A tak serio.
idealnie. Potrzebuję demona, który będzie miał buffy, debuffy. To na pewno. Kto mnie miał buffy, debuffy? Narcyz? Nie. Wendigo? Czy dosłownie nikt tu mnie... Nie, chodź, nie masz. Dziękuję. Może to zadziała. Op. To było zbyt optymistyczne. To było zdecydowanie zbyt optymistyczne. Rzucę tę rundę, bo zaraz będę chciał go wymienić, bo nie mam many. A i ciebie też chcę wymienić w sumie. Najlepiej na Wendigo chyba. No Wendigo albo na Narcyza. Ale wezmę Narcyza. Ale szkoli ci, żeby robić głupie rzeczy. Na wiatr jest odporny, ewidentnie. Trochę więcej pewności siebie. Zan... au? Okej, ta Zan Mani była aż taka straszna, I guess. Czy jeżeli Zan to jest podatny na Zia? Nope. Trochę zbyt optymistycznie na to patrzyłem. Power! Powerku, weź się zamień za kogoś. On już ma Zan, to w sumie... czy ma kogoś, kto jest niewrażliwy na Zan? Chyba nie, co? Nie, niewrażliwy nie, więc po prostu chyba wezmę ciebie. Kicho, skurwysyny. No, bo ładnie wchodzi. Teraz będę mógł też używać tej... Rakkadze. O, powiedziała Asahi. To go użyj. Ale fajny. Priorytety podczas walki o przeżycie. Ale uroczy, o. Mamy darmowe endio? Dobrze widziałem? Aha. Charge. Znaczy domyślam się, że to było coś na zasadzie pokażemy ci ile przeciwnik zadaje, ale holy fuck. Lmao. Okej, okay, jest na ogień podatny, dobrze kojarzyłem. Jak stoimy z efektami? Jest na minus 1 na obu. Asahi na pewno nie wyleczy, prawda? Prawda? Łatwo? Okej, mam wyjebane. Chyba już jestem na tym etapie. Bardziej go nie zdebuffuję już, więc mogę rakadżu używać. Bo fula zdaje odpowiednio mniej, ale wciąż rozsądne uderzenia. Nice. Bardzo nice. Jestem nieśmiertelny! Do czasu najbliższej dekady albo dekundy.
300 obrażeń. A w sumie nie przemyślałem tego, bo zapominałem, że to połówki drzewa. A, bo on już pada właściwie. Dopiero zauważyłem. Lol. Lol. You actually defeated it. Nie był trudny. Thanks for all the help. Yeah, guess I wasn't. Jak też ma niską samoocenę. Shit from a girl. Come on, man up. But. Wow, bo co, bo dziewczyna powiedziała to. Gorzej, tak? No, honest. On dosłownie ma na imię Alleluja, problem? Bro. Bro. I'll make you proud. You all saw the pretty view, now let's move it. Okej, najwyraźniej. Został przekonany do. Jego. Do tego, żeby do nas dołączyć w ten sposób. Raiju, nice. Nie mam many. Not nice. Nie mam niczego. Okej, co podatnie Adan. Czy mam jakieś Mazon Stone? Mam. Hello. Yeeted. Om nam nam. Muszę wymienić party. Zdecydowanie muszę. Mów mi więcej. Znaczy nie, bo nie działa w stoku, ale i tak. Wyrzućmy wszystko. Nawar literalnie nikt nie pytał. Wracając do używania demonów, które potrzebują expa. I nie wiem, czy nie mogę przy okazji pofuzjować odrobinę. Czy ja mogę gadać z martwą Kikimorą? Nie, już myślałem. A, czyli możemy jeszcze tego. O Boże, Black Froster będzie musieli pobić. Najgorzej. Nie podoba mi się to. A co, chcę zobaczyć tę fuzję. Mógłbym skłonę ikonę sfuzjować, gdybym miał niższej poziomowe demony, czyli chwilowo nie mogę. Hypixie jest za droga. A co jest na wyższych poziomach? Okikomushi, Maya Huyel. Ale wyglądałem dobrego support demona, to na pewno. Send Inferno. Raiju tutaj latają w sumie. Makami, raczej nie, bo bym musiał z Powera. Brigid? Brigida brzmi jak coś, co mógłbym chcieć. Na przykład Send Inferno. Tylko jednocześnie mam wrażenie, że mam za mało lotów na Brigidzie. I zawsze mnie to boli. No spójrzcie, tyle skilli do przekazania. Najgorzej. Ta pata... Trochę mi jest niepotrzebna, ale jednocześnie czuję, że bez niej mógłbym mieć problemy. No well, zrobimy to. Charm. Czy coś jeszcze z ciekawszych rzeczy do sfuzjowania? Osa? Bibry jeszcze się czegoś uczę. Ale potem, czemu nie? Blajcik na wszystko doskonale. Osewaksa. O no. To wygląda jak coś, co mogę studiować teoretycznie.
I nawet w miarę rozsądnie wygląda. Hello. Zwalnia sobie też sloty w ten sposób, więc to jest coś, co też chcę zrobić jako tako. Kelp, jakbym się upadł, też bym mógł pewnie. A z drugiej strony umiejętności Kimory. No, aby na razie zostawię. Na razie. Ej, fuzywani, co? Wpadł, prawda? Nie. Tędy nie można przejść. I kto to będzie kontrolował? Ja nie wiem. Brakuje mi... Tylko jeden wszedł, niedobrze. Czyli przez tego co powinno się dwóch jedzą. Mam nadzieję, że chociaż nie wie, jakaś wielka paczka. Znaczy domyślam się, że nie, ale... Wciąż gdzieś tam naiwnie liczę, że chociaż tyle. Ja zbiorę się obrażeń. Mam chipsy. Lejce. No, teraz te markowe wszędzie są drogie, mam wrażenie. Nie trafiłem. Na szczęście nie wyszło aż tak, że jak mogłoby. Nie powiem, że biedące są drogie, bo biedące nie ma w tej chwili tych. Nie ma w ogóle lejców, ale crunchipsy są jakoś tak bliżej 7-8. O Pringlesach nie mówię, bo one zawsze były drogie. Więc powiedzieć, że Pringlesy są drogie, to jak nic nie powiedzieć. Napełniałem tylko do połowy. Najgorsze uczucie, przysięgam. Wiem, że któraś marka miała tak, że otwierałem opakowanie i dosłownie się wysypywały z niej, bo było ich za dużo. Ale to dosłownie wyjątek od reguły. A, trafiłem. Cześć Inferno. Pogadać czy... Pogadam. Halo? Te biedronkowe marki biedronka też nie są jakoś specjalnie drogie, z tego co pamiętam. Don't give up, skeleton. Popcorn karmelowy, na to bym nie liczył. Skończył mi się ma za stone. To mi się bardzo nie podoba. Teraz jak moja mama wróciła z Niemiec, to przywiozła mi tamtejszy ser karmelowy. I się bardzo dziwiłem, że coś takiego istnieje. Jakby jestem w stanie zrozumieć wiele rzeczy, ale... Sera kompletnie się nie spodziewałem. Nie mówię, że smakuje źle, bo wręcz przeciwnie, smakuje naprawdę dobrze. Ale po prostu jakieś takie połączenie, które, o którym bym w ogóle nie pomyślał, może tak. Dziwne. Przypomina mi się, jak ktoś ostatnio pisał o słodkim bigosie z bananami. To dla mnie też jest dziwne. Nie wiem, czy to nie boi się trochę. Czy to jest to, co muszę zniszczyć? Chyba tak. Nie, to jest o relikwie. Przykro mi.
tak bardzo, że aż wcale. Hello. Dobra, tym razem mogę się pobić. A, ale tego drugiego raczej nie zabiję już. Uwu. Poziom 35. Po co używam kamieni jak mam czary? Bo mana. Kończy mi się za szybko mana, nie wiem czy nie będzie jakiegoś bossa i potencjalnie nie będzie mi się chciało wracać na piechotę. To jest moja odpowiedź w tej sytuacji. A skoro już mowa o rzeczach... Nie to. Czemu zawsze próbuję szukać aplikacji Umido? Nie rozumiem. Czy ja nie miałem czegoś, co chciałem kupić? Findów jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy Apokalips nie ma findów DLC-kowo, tylko... Ale głowę sobie za to uciąć nie dam. Level recovery... Nie są DLC. Czy ja sobie daję stoko ekspandować? Bo najbliższy moment, żebym musiał wydawać duże ilości nerf punktów, jest chyba na 50 poziomie. Na kolejne skille. W sensie sloty na skille. I zastanawiam się, czy chcę na coś wydawać w tej chwili punkty w takim razie. Mutację weź. Oj, tak. Kolej ci to MP Recovery. Z drugiej strony nie bardzo będzie mi się chciało ten biegać w kółko tylko po to, żeby odrobinę manę sobie odnawiać chyba. A ja zaczekam na razie, może coś jeszcze wejdzie. Dobra, jeżeli dobrze rozumiem, tutaj powinny być jakieś te... Na pewno jest terminal. A tutaj powinno być to, czego szukam. I nie zdziwię się, jeżeli oznacza też, że będzie tu boss. Więc... A, dobry zapis nie zaszkodzi. Więcej relikwii. Skrzynka. Malachi Stone? Ha. Myślałem, że na tego drugiego też zadziała. Chyba nie to radzą. Niech stracę. Wiedziałem. To było tak przewidywalne, holy fuck. No, przynajmniej jego się pozbyłem. To, nie możesz robić czegoś, co mi nie podoba. Jak to nie? Watch me. Ej chłopie, wiem, że jesteś tu, ale może chcesz. Owszem. Nie wiedziałem, dzięki, że informujesz. O! Ej, czerwony deszcz mi dasz? Ja byłem pewien, że we wszystkich trafi. Dobrze, rozumiem. Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości.
Lecz mały jest podwiel. To mu trzeba przyznać. Okej, okay, Marinka. Marin, kurwa, Karin, ej. Z tego co widzę normalnie w grze. To masz na myśli? Że findy. To pewnie tak. To możliwe, że ja się machnąłem. Zwłaszcza, że no sam w apokalips nie doszedłem jakoś Bóg wie jak daleko. Mogę tu znaleźć części, których potrzebuję. Fakt, że gra daje mi możliwość potwierdzenia swojej decyzji mnie jebkoi. To nie jest coś, co gra normalnie robi. I to jest w tym momencie znak, że możesz chcieć uważać na to, co robisz. Co mi dobrego dasz? This poison. Mam Udo Stone. Nice. Okay. Maybe the thing we need is in here. Let's take a look, Nanashi. No, zajrzeć się nie też chodzi. I guess I'll help too. I'll check over here. Aleluja, jest taki entuzjastyczny. What is this? Come on, start flipping shit over if you need to. Just find it. Może sam pomożesz? Right. Sally forth and search like you mean it. Ciebie to nie proszę, bo wiem, że gówno zabisz. No, aby też go widzi. Yes, sir. Myślałem, że tylko aleluja. Gdzie poszukamy? W biurku. Nada, what about you guys? I've got nothing. No luck here either. Sensor, doskonale. That's it! Awesome! Now we just need to drop it off. Wow, good work. Zawsze widziałem, że mam dobre wyczucie. All right, we're done here. Get a move on. Sure thing, bro. Bruh. Not you. Hallelujah, come over here. Huh? What's up? Hallelujah, ty zostaj. We're splitting up. I want you to go with them. Huh? Wait, what did I do? I'm sorry, bro. It's not that. The Ashurikai is responsible for Tokyo safety, you get me? Yeah, of course. So if the hunters screw things up, guess who's going to clean it up? I'd rather we not get to that. And I get a weird vibe from that guy. Keep an eye on him. Chłop to wyczuwa po cichu tak, de? I mean, he's pretty strong, but... What? You don't trust me? No, of course I trust you, bro. See? You trust me, I trust you. That's why I need you to keep an eye on those guys. Okay. Nie zdajemy jego vibe checku. Biorąc pod uwagę, co robimy, jak się zachowujemy. Nie winię. Absolutnie nie winię. To będzie coś gorszego, niech ptaszydło. Oh no. Oh no. Oh no. Cześć, Sevik. Widzę, że przychodzisz samą porę. Cześć, Meduza. Word on the street was that you were dead. Prawda, nie ma tutaj swojego absurdalnego designu z oryginalnej czwórki. Nie mogę jej odmówić, że jest ładniejsza niż wcześniej. Przynajmniej jedno im muszę przyznać. Poprawili ją. Really gonna have to fight?
I don't feel like it. Yeah, I'm not touching that gross hag. Oh, don't worry. You won't have to. Oh, a ty co zrobisz? Distinguished hunters. What? You can't just cut and run? Kto powiedział, że nie? I'm going to report this to Lucifer. Okej, my też pójdziemy to zareportować, okej? Pamiętaj, by nie patrzeć w oczy, w którą... Some sort of plan. He wouldn't just leave us. Did you not just see him walk right out of here? What's with you, Ashura? Mam plan. Jaki? Spierdalajcie. Dzięki Bogu zaistnieje przycisk fast forward, bo też czuję, że będę musiał powtarzać tę walkę. O, ale będzie zabawne. To nie jest ekipa na walczenie. Trzeba na każdym... jak najbardziej, nie ma problemu. Słuchaj, ty rób z tym arkuszem, co ci się żewnie podoba. Biorąc pod uwagę, że to ty ogarniasz kwestię steamową, to moje będzie pierzej, ty zajesz po swojemu. Na co może być podatna medupa? Nie na ogień, ewidentnie. Że bangier? Zgadzam się, absolutny bangier. Jak podo motywu z czwórki. Czy ty miałeś tę rundę? Yep. No, ale kolego, fajnie będzie. Hold up, co ja zrobiłem? Ale rakundę już nie miał. Czy jeszcze dzięki chyba do rakundę? Oh my. To mogło nie być najmądrzejsze do zrobienia dzisiejszego dnia. O kurwa. Okej, przynajmniej nie jesteśmy na to podatni. O, ona ma trzy tu. A jest to jedna z tych walk, okej. Więc powiadacie, że jest to jedna z tych walk. Rozumiem. Czas. To była Alleluja, czy to była Nozomi? Bo nie zwróciłem uwagi. To powiedział, że ma dosyć tego gówna. O, ładne obrażenie. Dobra, jeżeli używa z Jo, to jest spora szansa, że jest podatna na Zan. YOLO. Jop! O, teraz lepiej. Nope. Nie, ja się zgadzam, skoczył do góry. Asaki, to ja bym zapierdolił przy najbliższej możliwej okazji. Czy mam już party, którego chcę używać? Chyba tak. Bo miałem bardzo intensywne rozkminianie, czy ja chcę już używać Takkadzy, czy nie. The SMT Gaming, znany też jako Buff Gaming.
Dzięki Bogu za to, że bossowi nie znają. Nie, to ona ma 3 tury. Opływa, ma 4 tury. Ona ma śmierka. Mao. Ten Mercurion mógł być jednym z najgorszych pomysłów, który dzisiaj miałem. O kurwa, ona znowu śmierknęła. Ale ktoś będzie teraz wpierdalany z party holi, tak? Nawet nie jest zabawne. Jeszcze nic, ale pogadaj trochę jeszcze. Spicy. Czy mam kogoś, kto jest odporny na gun w ogóle? Nie, to mało. Chociaż na... Ciebie mogłem rzucić niby. Ale nie jestem przekonany, na ile to dobra opcja. Nie, bez karty. Nie, bo ten Mercurion za bardzo im przeszkadza jednak. Okej, buffo jej trochę zadaje. Nie tyle, ile bym chciał, to na pewno, ale... Dobra, weźmy medię. Biorąc pod uwagę, że kazali mi się kryć, to chyba wolniej ryzykować. Więc po prostu się wybuffuje do ustanej śmierci. Obaj. Okej, czyli ewidentnie niepotrzebnie się bałem. Bąk. Bąk. Jej, poddaje się, ale to miłe. Come on! Come on! You little bitch! Coś tam nie powiedział, ty mała dziwko? Czy jakoś tak? Oj, tak, tak, cała wiązanka Kainy by tutaj poleciała. Oj, tak, tak. Okej, to tylko paraliż, wyjebane. Żegnam. Ja to bardziej jestem zdziwiony, że to zostało ocenzurowane. Biorąc pod uwagę, że ta gra ma wystarczająco dużo jakichś motywów, które kategoryzowałyby ją na Major albo wyżej. To dziwię się, że muszą cenzurować jakieś silniejsze wiązanki. W japońskim zbarzu? Wiem, pamiętam, bo ja ogrywałem po japońsku. I czasami, jak się zostanie w menusach na dłużej, to leci angielski. Potem wiem, że w angielskim jako tako to nie jest cenzurowane. Dlaczego się uczysz? Ice pewnie, wydaje mi się. Me goosebumps just thinking about what would have happened if we lost. Well, yeah, wiem, co by się stało. Who gets off turning people to stone? Psycho. Medupa? Sorry. I know I wasn't much help. Proszę, powiedz to jeszcze parę razy. No worries. We made it, didn't we?
wasn't much help. You might as well not have been here. Weź się go zabierzcie stąd, proszę. Okay, you are the last person I want to hear that from. O, widzicie? Wie, co mówi. Hallelujah. Will you stick with us? If you're okay with it, yeah. I'd like to come along with you. Come along, come along with me. A czemu nie? That boy is a spy for the Ashurikai. I? A demon? Wait, are you? That's Dagda. He's kind of like Navar. He's haunting Nanashi. Na miejscu Dagdy bym właśnie zabił Asahi. Okay. Za samo takie porównanie. But never mind that. What's he mean? Why is he calling you a spy? Yeah. The thing is, the Ashurikai has a responsibility. Wyobraźcie sobie, jesteście wszechmocnym bóstwem, który praktycznie decyduje o losie na naszego Seifi i tego, czy on przeżyje, czy nie. Ej, on jest prawie jak Navar. It's your call, Nanashi. Should we take Hallelujah with us? Jasne. Okay, if that's what you want. Really? Jestem niemalże pewien, że gdybym wybrał, że nie, to Asahi powiedziała: nie, no przecież nie możemy go tak zostawić, niech pójdzie z nami. Dawaj. Ty to akurat się nie odzywaj na temat zabijania Dagda, bo już raz mi to zrobiłeś. All that's left is to drop this thing off to the Hunter Association. Oh, let's go, Nanashi. Nie szkoda, że mówił do mnie per leader. Nie zgadnę na piechotę. A, przynajmniej możemy skarby zgadnąć. To jest jedyne... O nie, nie podoba mi się to. Że tak od tyłu chuje? Naprawdę? Krzty wstydu nie mają. A to on ta hama jest podatny? To bardzo ciekawa słabość. Z wielu rzeczy, których mógłbym się spodziewać, to nie jest jedna z nich. Ale działa, działa. Inferno się uczy, Agile Mao i pewnie potem jakieś Maradjana albo coś. A propos, czy ja mam demony, które chcę, żeby były w moim party? Znaczy Kingfast sobie może być, Brigida też sobie może być. Wolałbym Kikimore, żeby... Demony z niższym poziomem szybciej dostawały XP, o tak powiem. A może tak zrobię. I w sumie to Power też nie powinien być w moim party, bo... Ma za wysoki poziom w porównaniu do reszty. A i na pewno wejdę ten na zewnątrz, prawda? Ja mogę tędy wejść, czy muszę z powrotem? In before tutaj są jakieś demony na Bóg wie jakim poziomie. Znaczy ja ci mówię, Sevik, ja oglądałem sobie, jak wygląda przechodzenie etapu Kinga drugiego. I ja już w tym momencie stwierdziłem, że ja nie wiem, czy ja chcę robić ten wyścig. Wystarczy mi ten jeden etap, a przypomina sobie, że ta gra ma dużo takich miejsc. Olala. O, Kinga 1 może sobie częściowo... Znaczy, Kinga 1 nie spoinam jakoś bardzo źle. Kinga 2 spoinam absolutnie okropnie. Nie wiem, moim zdaniem King 2 byłby dużo znośniejszy, gdyby nie trzeba było przechodzić...
od początku całego etapu, jeżeli się wypierdzielisz na tym, na Kingu. W sensie, inaczej, wolałbym, żeby to były rozdzielone etapy jako ten, jako że King 2 to jest na przykład tank i... I Jet. A King 3 to jest Jet King Robo. Jet King Robo, what? To jest ciebie, to? Nie, to jest Jet King Robo 1. To nie jest Jet King Robo? Tutaj już... Z myślenia o tym, żeby o tym nie myśleć, już nawet nie pamiętam, czy to jego legitna nazwa. Nie pytaj. Nie pytaj, Sevik. To jedyne, co ci mogę powiedzieć. Co się zastanawiam. Nie pytaj. Zatańczmy. Na polanie. Hej, słyszeliście? Nie inwestowałem w Dexa i on się mną brzydzi. Widać, kto tutaj nie gra w Dark Soulsy? Idziesz z Dexa? Mogę to skipnąć? Nie mogę. Chciałbym, żeby dało się jakoś przyspieszać tę animację, aczkolwiek jestem bardzo spaczony graniem w TS-y, gdzie 99% animacji można przyspieszać, włącznie z chodzeniem po mapie. Nie, serio, granie w TS-y potem wypacza doświadczenie innych JRPG-ów. Bo człowiekowi się wydaje, że inne JRPG-i też dają takie wygodne rzeczy, a potem wracasz i... Ej, kurwa, tego nie ma. Z powodu, że grałem bardzo dużo na emulatorach, Pokémony też na przykład nie potrafię kompletnie grać w Pokémony teraz bez emulatorów. I na przykład jak grałem na Switchu, to zawsze miałem wrażenie, że o Jezu, ale to wolno jest. Jestem za bardzo przyzwyczajony do przycisku Turbo, po prostu. Jakby wiem, że tak nie powinno być, ale... w sumie czekaj, mogę się terminalem przejść. Racja, daj ci terminal. This is the sky terminal. Shinjuku? Chyba Shinjuku. Activating transport mode. Transport complete. Wezmę się wyleczą od razu. Raczej mogliśmy tutaj oddać. Właśnie zastanawiałem się, czy musimy iść tam na to drugie piętro do laboratorium, czy możemy to w tym miejscu oddać. 1400 expagat fucking dammit. Co? Nie inwestowałem w Dexa? Nie wiem, czy mówicie. Silent Prayer. Widzicie to? Czy wy to widzicie? To miałbym tego kiedykolwiek chcieć użyć. W SMT? Mega to. Ha ha ha! Low hit rate w SMT. That's a good one. O. O mój Boże! O mój Boże! Najlepsza umiejętność w całej grze. Status los to kompletny rak. Nie wiem, kto na niego wpadł. We've gotten a lot done today. Heading back to your room to relax sounds good. Ale to brzmi jak plan, tylko najpierw chce się wyleczyć.
za całe $100. Dobra, i na pewno mam jeszcze jednego challenge questa do zrobienia i bardzo chciałbym się mu przyjrzeć. Ale jednego czy więcej? Jednego. Mieszkaniec Ginzer, demon lodu, uciekli do przejścia Jaesu. A gdzie było przejście Jaesu? Zgaduję, że mogę sprawdzić z Ginzer i tak będzie najłatwiej. Czy będę mógł egzekwować tego Backfrosta? Proszę powiedzieć, że będę mógł egzekwować Backfrosta. A, dobra, przejście JS-u, przejście JS-u. W którą stronę ono było? To było tędy, to nie było tędy. Jep, to jest tutaj. Czyżby to to? Jep. To zanim wejdę, to przygotuję sobie party w takim razie. Coś, co będzie dobre na Black Frosta. Na pewno ciebie. Kurwa, słabość na Mudo. To nie brzmi jak idealne rozwiązanie. Czy ja nie mam nic, co... To jesteś w miarę rozsądny, ale... Twoje umiejętności mi się nie podobają. Boję się używać powera przez słabość na Mudo. Teraz spróbujemy tak, I guess. Ogólnie słabość na Mudo, kiedy idziemy na Black Frosta, mi bardzo nie leży. Ale zobaczymy. Wszystkim pytaniem jest, co on właściwie ma jako tako. Bo zależnie od gry Black Frosty mogą mieć Argy, Mudo i Buffu. Więc najpierw padałoby to sprawdzić. Ejo. To brzmi jak idealne życie. Refrigerator. Nie zgadnę. Goddammit. To jest takie powinieneś tego spodziewać, ale i tak jestem odrobinę zawiedziony. Uśmiałbym się, gdyby dało się zmanshotować kolegę. Ale domyślam się, że aż tak dobrze to nie ma. Okej, zobaczmy co kolega ma. I guess. Na pewno odporność na fizyczne buffu, to standard akurat. Atak fizyczny, to nie tak źle. Czy wiedzieliście, że moje party jest oparte na tym, że tylko jedna osoba atakuje naturę? Ale reszta tylko patrzy i się przygląda? Do czasu aż się okaże, że jestem podatny na jakąś słabość. Na szczęście to jeszcze nie ten moment. O, nawet power zaczyna zdawać sensowny damage. Lubię to. Asahi nie będzie leczyć, albo i nie będzie mnie leczyć. To mało. Pływa naprawdę z tym krytem.
You've no choice but to obey me anyhow. Now, kid. Ależ ja kocham tego Echolifek. Nie wiem, na ile orientujesz się w mechanikach SMT4 Apokalipsy, Vic. I po części też SMT4. W dużym skrócie opiszę, co się właśnie stało. Więc przeciwnik ma szansę losową, jak to w tych przypadkach raczej bywa. Na to, że traficie atakiem krytycznym. Dotyczy to głównie ataków krytycznych. Jeżeli trafi atakiem krytycznym, zamknij się tak na chwilę, wytłumaczę. To wchodzi mu status śmilek. Status ten sprawia, że umiejętności są bardziej efektywne, nie można dostać słabością, ogólnie zdaje się więcej obrażeń, twój następny atak jest krytem, czyli same jakieś takie fajne, pozytywne rzeczy. Po tym, jak zostałem kliknięty atakiem fizycznym, przeciwnik, którym jest Braxus, stwierdził, że użyje Mamudo. Mamudo i ogólnie Mudo jako tako w SMT4 Apocalypse działa jak zwykły atak typu Darkness, czyli tak jak bodaj Eiga w Personie 5. A jeżeli ktoś ma śmilkę na sobie, to ma szansę zadziałać tak jak Mudo. Ze starszych części, czyli po prostu z nich zakidować. Także zostałem bardzo intensywnie zmemowany przez grę. I mean, nie byłby to pierwszy raz, kiedy gra mnie kompletnie memuje. Powiem więcej, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że proszę się o to, żeby dostać tym po raz kolejny, bo jeżeli trafi słabością w kogokolwiek, to też nakłada się śmirk, a mam powera, który ma słabość na Mudo. Więc jest bardzo duża szansa, że sytuacja się powtórzy i to nie dlatego, że trafi mnie krytem fizycznym. Ja to przemilczę. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest tak, że umieram, dlatego że
wchodzi Mamudo i trafia Słabością, tylko po prostu przez to, że kolega stwierdza, że mnie losowo krytnie. To jest chyba najgorsza część tego wszystkiego. Zresztą nie jest tak, że ja... To nie jest tak, że to jest coś, na co mamy jakiś duży wpływ. Bo jeżeli mnie krytnie, to on po prostu potem używa Mamudo i nawet nie mogę mu zdjąć tego śmierka wtedy. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to że jestem dosłownie ruchany w dupę przez RNG i nie mam na to żadnego wpływu. Wiesz, szkoda, że z tego się... nie jestem. Nie ze śmirkową. Że Asahi kurwa nie trafiła. To już byłaby kompletna komedia złoto. Klasyk. Spójrzcie, on nawet nie używa tego Mamuda jako normalnego ataku, tylko praktycznie jako kontę. Aż kontę, pokrycie. Ja tym bardziej czuję się jebany w dupę przez tego, holy fuck. Nie będę kłamał, nie jestem wielkim fanem gier, gdzie po prostu trzeba liczyć na to, że akurat mnie RNG nie oszuka. A tutaj, no nie będę... Nie powiem, dokładnie tak się czuję w tej chwili. Jedyny sposób na zminimalizowanie RNG to dosłownie zabicie go jak najszybciej. Nie zacznie używać tego Mamudo, a nie zanosi się. Jest za to od zajobu tankowaty ewidentnie. Jezu, ile ma HP? Pomocy. Było to lekko unlucky, ale do przebolenia. Okej, ma jeszcze wolne HP. Kończą mi się same stony, by the way. Patrzcie, teraz wchodzi Mamudo i jakimś cudem zabija mnie przez śmirka. Okej, okay, nie. Nie to razu. Okej, okay, czyli dzisiaj kości wylosowały się lepiej najwyraźniej. Futile.
Hello. O, demonowi nie przeszkadza, że ludzie zachowują się jak demony. Kto by się kurwa spodziewał? O, na pewno nie ja. Hilplerama. Ma to sens, ale ja tego nie chcę. Ej, może będę chciał dołączyć do mojej drużyny, co? Goddammit. Już myślałem. Ojo, czemu nie chcesz dołączyć do mojej drużyny? Czy da się go sfuzjować potem? Chyba nie. Tak. Liczyłem, że chociaż to będzie się dało. Gdzieś tu są relikwie. Daj relikwie. Chyba, że... Właśnie. A nie, to Medupa. Jeszcze lepiej. Medupa jest tutaj. Na 39. I brakuje mi... Przysięgam, któryś sim poświęcę na to, że będę farmił losowo niskopoziomowe demony. Tylko po to, żeby mieć całe kompendium. Jak patrzę na te wszystkie fuzje, tych mi brakuje. Ale... Jak to było? Przejdź się po dosłownie każdej lokacji i zobacz, czego ci jeszcze brakuje. Czy ja mogę dobrze przedem? Chyba nie. Wydawało się, że w Kasumi Gaseki był terminal. Czemu się wydawało, że w Kasumi Gaseki był terminal? Może czemu pojebało mi się, że to jest terminal? A propos demonów, których jeszcze nie mam. Siema. Jasne. Jeździ będzie fajnie. O. Czemu to była odpowiedź, kiedy prowadziła do walki? Nie rozumiem. Wiem za to, że chcę zrobić to tak. Nie będziemy się tak bawić. Dostałem expa za to najwyraźniej. What the fuck? Czemu ja za to dostałem expa? I czemu ja jestem odsuty? Dobrze, już dobrze rozumiem, idę sobie. Dobra. Chyba to będzie optymalne do levelowania w tej chwili. Czy ja mogę tędy po prostu przejść, czy mi się wydaje? Chyba mogę. Szukaj sobie relikwie zgarnę. Tak, 2023. Hej, hej. Tyle gier za syntetycznie przyszedłem, że trzeba w końcu kiedyś to nadrobić. Dlaczego nie zmieniasz sobie partnera? Moją odpowiedzią byłoby, że Asahi jest zbyt przydatna jako partnerka. Mógłbym przysiąść, że moje pierwsze SMT było jeszcze dawniej.
Pani władzo, to nie tak? To ona powiedziała, ja jej nie zmuszałem do niczego. Monka jest. A co gdyby wziąć sobie jakieś skille do lepszych rekrutacji? To brzmi jak kusząca propozycja. Revival bed. Benzin job nice, bef. Wiesz co? Nie to radzą. Ej, ale nie chodzę w żonę jebce. Tam, jak to się ładnie nazywa? Żona bijka. Listka wystarczająca. Hello. Cześć, strzygo. Pewnie będę miał za mało deksa, co? O, wow, nawet nie. Myślałeś, po ostatnim ci też będą hejcić, że mam za mało deksa? Ale ważne jest to, że mam obecnie pełen stok, niestety. A kolega mnie próbuje nieudacznie gonić. A, bo teraz anioły tu. Wait, what? To bardzo interesujący design, którego jeszcze nie widziałem. A i na pewno bardziej klasyczne, ale wciąż nietypowe. To na pewno. Dajcie ten mowę leczonko, proszę. Not nice. Nie znasz się. To z pytań ważnych mniej lub bardziej. I do... Tutaj za szybko nie będę mógł. Co tu jest właściwie? Tu jest breakfast na 40 dopiero. Późno, to na pewno. What? Nie. Monkaer? Boję się trochę. Nie boję się za to demona, który będzie miał brak słabości, jak jest. Ta mepata jest zbyt ważna, żeby ją pominąć. Masa Younga też bym wolał mieć chyba. Dajcie mi więcej slotów na skille. Come on. Charm. Proszę, 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 proszę. No właśnie, ja bym chciał te niskopoziomowe demony zacząć fuzjować. Phoenix. Anioł. To jest wysokopoziomowa fuzja, jak na to, z czego się ją robi. Bez słabości. Bardzo ładnie to wygląda. Wypełnianie kompendium trwa. Nie przy okazjach statu dzwoniłem. To może nie. To może lepiej nie. Tego kłansa można. Nie.
Tam nie kalci, tylko po to, żeby studiować, żeby było. Mothmana i tak ma wrażenie, że w nic lepszego nie zrobię. Więc po prostu będę miał ogóra. I jego potencjalnie już trochę gorzej się pozuje z tego, co widzę. No nic. Dobra, i na tym, że kończymy dzień, to chyba też sobie na dzisiaj sumek zakończymy. Tylko zrobię taktyczny zapis. Także dla tych, którzy nie wiedzą, w sobotę mojego streama jako tako nie ma, bo jest stream sejwikowy, w którym będę bardzo aktywnie uczestniczył. A jutro, jeżeli nic się nie sypnie, to powinna być normalnie Danganronpa. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć!